Witam wszystkich bardzo serdecznie w 8 części Let's Play Tomb Raider Anniversary. No i co, wskakujemy do wody, ponieważ pod koniec ostatniego odcinka udało nam się tutaj otworzyć przejście. Żeby udało mi się też Lary nie utopić, to byłoby fajnie. Tak, nie wiem czy jeszcze pamiętacie, ponieważ w czasie rzeczywistym to było jakiś czas temu. Niestety nie miałam ostatnio zbyt dużo czasu na nagrywanie. Ale w świecie Lary Croft minęły zaledwie sekundy, także wydaje mi się, że ona nie zauważyła tutaj upływu czasu za bardzo. No proszę, nie udup się. Tak, tutaj mamy takie pomieszczenie tylko po to, żeby zaczerpnąć powietrza. Nic ciekawego tu nie ma, więc nurkujemy z powrotem. Ja nie lubię za bardzo tych wszelkich labiryntów pod wodą, w których można się utopić, chociaż tutaj jest dosyć prosty układ, także może nawet mnie, z moją orientacją w terenie, a właściwie jej brakiem, uda się Lary nie utopić. Udało się. No i mamy grobowiec Tihokana. To jest już ostatni poziom w Grecji. Widzę jakiegoś szczura. I słyszę jakiegoś szczura. Okej. Okay. Jeszcze ktoś? Nie. Tak patrząc analogicznie do jedynki, to właściwie to by były w jakiś sposób połączone dwa poziomy z jedynki, czyli Cisterns plus właśnie grobowiec Tihokana. Tutaj jakoś się postarali je połączyć w jeden, tam z mniejszymi lub większymi ubytkami części poziomów. Dobra, tutaj jest dźwignia, do której uda nam się dostać dzięki tej skrzyneczce. Okej, okay. Jak widzicie tutaj, w ogóle sama nazwa Cisterns, której tutaj nie ma, ale w jedynce była, się kojarzy jakoś tak kanałowo, ściekowo, także tutaj będzie właśnie szczury, inne sympatyczne zwierzątka, które za niedługo uda nam się poznać i całkiem sporo wody. Jeszcze tak tu się rozglądam, czy nie ma żadnej apteczki, ale chyba nie ma. Okej, mamy cynicznego piera, który gdzieś już tutaj krąży. Okej. Żyjemy. Tutaj jakoś można się dostać do tyłu, ale ja nie pamiętam chyba jak. Także na razie sobie to darujemy. Tam są tylko jakieś naboje, na które pewnie i tak już nie miałabym miejsca. Okej. Najpierw musimy obejść sobie to całe pomieszczenie, w którym będzie się toczyła, no powiedzmy, połowa tego odcinka. Musimy obejść je dookoła i znaleźć, o właśnie, takie dwie skrzyneczki, jak tutaj tam jedna. Bo inaczej nici z grania przydadzą nam się bardzo do otworzenia... O, jest, udało mi się wziąć naboje do shotguna. Do otworzenia przejścia dalej. Okay, ja już trochę wyszłam z wprawy gadania i grania naraz, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Okej, okay, tam widzimy dwa krokodylki. Tutaj sobie siedzi jeden, trochę słabo go widać, ale bez wątpienia tam jest. No i mamy pierwszą skrzynkę. Tak, oczywiście jakimś cudem nic się złego z nią nie dzieje. Nie doznała żadnego uszczerbku z powodu upadku z takiej wysokości. Ale to dobrze. Przyda nam się w całości. Nie byłoby dobrze, gdyby się rozwaliła. Okej, okay, i skaczemy dalej. Zaczynam się zastanawiać, czy nie wstać i nie zasłonić sobie rolet, bo tych, które słabo widzę. Ale może się uda na razie bez ingerencji z roletami. Okej. Okay. Ten poziom jest właśnie taki dosyć mało nasłoneczniony i naświetlony. W ogóle nie wiem, skąd tu się w ogóle bierze światło. W sumie ciekawe pytanie, nie myślałam nigdy o tym, ale okej. Okay. Dobra, mamy drugą skrzynkę, oczywiście. Też zrzucam ją na dół. Dobra. I skaczemy tutaj. Tak. Tutaj mamy dźwignię, która służy do zabawy z wodą. Tylko nie mogę jej z tej strony złapać.
Możemy sobie dzięki niej podnieść poziom wody. Tak. Tak to wygląda, ale na razie zakręcam z powrotem, ponieważ to przyda nam się dopiero później. Także na razie zakręcam. I będziemy musieli zejść tam na dół do tych krokodyli. Co nie jest zbytnio optymistyczne, ale... Może jakoś dam radę. Okej, pójdziemy na skróty. Mam nadzieję, że krokodyle nie zdążą mnie zjeść. Okej, nie zdążyły. Ja bym bardzo chciała, żeby udało mi się je wykończyć, tylko... One mają taką manię odpływania dalej. Także niestety może być ciężko z wykończeniem ich. Bez bliższego kontaktu. Dobra, tutaj jest apteczka. Czekajcie, jednak sobie zasłonię rolety. To będzie dosłownie chwilka. Tak będę lepiej widzieć. Potem przegapię jakąś apteczkę, która jest w mega widocznym miejscu i będzie wstyd. O, od razu lepiej widać. Dobra, to zrzucę tam później. No, w sumie mogę zrzucić teraz. To nie robi mi różnicy. Dobra. Plum. Dobra, krokodylami zajmę się później. Jak jeszcze rozglądam, czy tu nic nie ma. Tutaj jest droga, którą można wrócić na górę. Ale właściwie są dwie drogi, którymi można wrócić i... Nie wiem, czy ma jakieś znaczenie, którą wybierzemy. Okej, tutaj jest miejsce z drugą korbką do zabawy z wodą. Ona obniża poziom, jak widzicie, jeszcze bardziej, dzięki czemu właśnie można będzie zejść tam na dół i zabrać stamtąd coś ważnego. Gdzie się schowały te głupie krokodyle? Chciałabym się was pozbyć, zanim tam zejdę. A tu też było coś, jakaś znajdźka, tak, duża apteczka. Zawsze warto ze sobą zabrać. I tam był krokodyl. Można go zabić bez bliższego spotkania. Wystarczy sobie stać na tym murku, on tutaj nie może za bardzo wejść. Także można go stąd bezpiecznie wykończyć. No i po krokodylu. Dobra. Szukam tej drugiej skrzynki, żeby też ją zrzucić na dół i sama też już będę mogła tam zejść wtedy. Tylko wolałabym, żeby skrzynka poszła przodem, przede mną. Okej. Wstrętny krokodyl. Trochę chyba wszedł w kamień. Co się zdarza w Tomb Raider Anniversary? Nie wiem, gdzie jest drugi. Przejdziemy sobie naokoło, to tak będzie mi trochę łatwiej. A jak widzicie, tu jest trochę dziwne zjawisko. A mianowicie woda dalej odbija się na ścianach, chociaż już jej nigdzie nie ma. Widocznie nie chciało im się usuwać tego efektu. Zbyt dużo pracy, nie wiem. Ale został. Wygląda sympatycznie. Także... Nie ma się czym przejmować tutaj. Okej. Dobra, schodzimy do krokodyli. Może tędy zejdziemy. Może uda mi się je stąd wykończyć. A, dobra. Trzeba było się trzymać z daleka. Przy okazji krokodyl otworzył mi na chwilę jedną kratkę tutaj. Nie wiem, co się stało z drugim. Musiałam go już jakoś zabić chyba, ale... Nawet nie wiem kiedy. Tutaj jest apteczka. No, tu już nie ma nic ciekawego, wyłaślara. Dobra, i ustawiamy skrzynki w... strategicznych punktach. Dobra. Pierwsza, jak widzicie, otwiera tutaj nam kratkę. To przypomina trochę zabawę z tą taką kładką w pomieszczeniu Posejdona. Bo też będziemy dzięki niej mogli się dostać do miejsca, do którego byśmy się bez niej nie dostali. Wiem, masło maślane wyszło trochę. I druga odblokuje nam tutaj te kraty, które nam przeszkadzają w ustawieniu tej podkładki w odpowiednim miejscu. No
i okej. Wszystko zrobione. Możemy wychodzić. Tak, tutaj widzicie, jest jeszcze naboje, chyba do magnumów i artefakt. Zobaczymy sobie. W tym poziomie są dwa artefakty. Kiedyś strasznie się męczyłam, żeby dostać się do tego, bo nie jest wcale takie oczywiste. A mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie bezproblemowo. Okej. No, za pierwszym razem, kiedy grałam w Tomb Raider Anniversary w tym poziomie, to dosyć dużo czasu spędziłam w tym poziomie. Kiedy się wie, co robić, to on jest naprawdę dosyć krótki, ale jakoś nie wiem. Musiałam tutaj dosyć znacznie kombinować. W sumie nie wiem dlaczego. Już nie pamiętam, z czym tutaj miałam takie problemy, ale wiem, że łaziłam w kółko, wchodziłam 5 razy na górę, 6 razy na dół i właściwie nie dawało to żadnego efektu i zanim wykombinowałam w końcu, co dokładnie trzeba zrobić, to troszeczkę czasu mi zajęło. Dobra, teraz możemy wrócić na górę? Nie, nie możemy wrócić na górę. Musimy najpierw z powrotem dać tutaj wodę w tym baseniku. I teraz przesunąć tą kładeczkę w odpowiednie miejsce. Tak. To nie jest do końca proste, ponieważ tu mamy takie właśnie dwa jakby... Nie wiem, jak to nazwać. Widzicie, co tutaj mamy, prawda? Tak, i kładkę trzeba ustawić w tym drugim, ponieważ tutaj w tym pierwszym to ona się zaczepi o sufit, a w tym miejscu jest takie pęknięcie i właśnie dzięki temu będzie można ją tam dalej przesunąć. Stąd jej nie złapię. Także trzeba ją dać tutaj do tego drugiego. Jeszcze bliżej trzeba podejść. Okej. Dobra. No najbezpieczniej jest ją dać do samego końca, bo tak to może być różnie. Także ja zawsze ją daję tutaj najdalej jak się da, albo raczej najbliżej. Okej. No i teraz już na pewno możemy wracać na górę. Także tam jest jedna droga, którą można wrócić na górę. A tutaj jest druga. I w sumie może wrócimy sobie tą drugą, chociaż ja ją trochę gorzej pamiętam. Właściwie to jej nie pamiętam, ale przy okazji sobie przypomnę, bo tam była taka drabinka i potem możemy wejść tutaj na Gzyms i dalej już idziemy tak jak wcześniej za pierwszym razem, kiedy szłam dookoła. A tutaj właśnie jest trochę inaczej i nie wiem, czy po drodze nie ma czegoś fajnego do zebrania, dlatego tym razem pójdziemy tędy. Okej. Chyba nie ma nic ciekawego do zrobienia. Gdzie ja mam teraz tam doskoczyć? Okej. To nie było zbyt bezpieczne, Lara. Ale udało ci się nie zginąć. Także jest dobrze. No i tutaj lądujemy tu. Także są dwie drogi. Właściwie nie wiem, czy jest jakaś znaczna różnica między tym, którą wybierzemy. Może ta jest bliżej tej dźwigni. To zawsze jakiś plus, jak się robi czasówkę. Okej, wypuszczamy powoli wodę i można już wychodzić z tego pomieszczenia. Dobra. Tam widzicie, coś świeci i do tego można się dostać. W ogóle warto tu jeszcze zanurkować, popływać i zobaczyć, czy nie można zebrać czegoś fajnego. Tutaj na przykład są naboje. Tylko nie wiem, czy mam na nie miejsce w ekwipunku, ale mam nadzieję, że tak mam. I tutaj jeszcze są gdzieś... No i do tych się teraz nie dostanę, bo Lara tutaj nie wejdzie. To trzeba było jakoś po tych Gzymsach. No trudno. Mam nadzieję, że żadna strata, bo pewnie i tak by mi się nie zmieściły, chociaż nie wiadomo. I tutaj są naboje do shotguna. Na które nie mam miejsca niestety. Dobra. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która została mi do zrobienia.
w tym pomieszczeniu oczywiście artefakt. Do tego celu trzeba znaleźć dźwignię. Ona jest na którejś z tych kolumn. O, na tej. Tylko mam nadzieję, że mi się tlen nie skończy. Lepiej sobie wypłynę. Okej. No i ta dźwignia właśnie otwiera nam tamtą kratkę, za którą jest artefakt i naboje. Także nie jest ją tak prosto znaleźć. Ona jest bardzo słabo widoczna pod wodą, bez wody chyba też nie bardzo. I w ogóle ciężko wpaść na to, że tu jest jakaś dźwignia, która otworzy tą kratkę. Dobra. Mam nadzieję, że zdążę się nie utopić. Okej. No. No jeszcze weź najważniejsze. Okej. Jest artefakt, wychodzimy. Lara, nie utop się, proszę. Te urocze dźwięki, kiedy Lara się zakrztusiła. A te odbicia tam dalej zostały. To tak do połowy kolumn. Fajnie, fajnie. Fajny pomysł. Nie wiem, czemu tak podskakuje. Dobra, trzeba to trochę przyciągnąć tutaj, żebyśmy mogli doskoczyć. O, dobra. Niedobra. Nie o to mi chodziło. Jeszcze kawałek. A, tutaj się nie da wyjść. No właśnie, jakby tutaj się dało wyjść, to by nie trzeba było ciągnąć ze sobą tego drewnianego czegoś. Oczywiście o tym teraz zapomniałam. Bardzo błyskotliwie z mojej strony. Dobra. Kawałek w tą stronę i chyba powinno być już okej, tak mi się wydaje. Coś mi nie wychodzi to doskakiwanie. Dobra. Tutaj mamy jakieś trzy twarze, z których leci woda. Patrzę za apteczkami, ale tutaj chyba nic nie ma. Dobra, no to wskakujemy. I tutaj jest bardzo duży prąd, także tutaj się praktycznie nie da nic zrobić. Możemy po prostu płynąć z tym prądem. Okej. Skaczemy na bombę w jakiejś podziemnej jaskini. Tutaj są naboje, na które nie ma miejsca niestety. Dobra. No i co? Trzeba znaleźć stąd wyjście. Spróbuję je zlokalizować stąd, żeby go nie szukać za bardzo. Tu jest. Dobra. Chyba, tak mi się wydaje, bo tutaj światło jakieś świeci. Światło świeci. Okej. Nieważne. Dobra. Tak, no i mamy tytułowy grobowiec Tihokana. Ale zanim się do niego zbliżymy, jeszcze są dwie rzeczy do zrobienia. Pierwsza to... A właściwie można powiedzieć, że są trzy rzeczy do zrobienia, ponieważ najpierw podpłyniemy tutaj na tą mini wysepkę i zabierzemy to tutaj, co tutaj świeci z oddali. Naboje. Naboje, na które nie ma miejsca, więc ich nie zabiorę. Strasznie fajnie to wygląda. Taka świątynia ukryta pod ziemią, czy tam grobowiec. Dobra, i kolejna rzecz, którą trzeba zrobić, to jest... Znaczy trzeba. Trzeba, jeśli się chce mieć wszystko. Tutaj jest ukryty drugi artefakt. O, tutaj nie wiem, czemu tak trochę ciężko się płynie, ale dobra, dajemy radę. Dobra, artefakt jest, więc wychodzimy. Lara, proszę cię, nie utop się. Niedobrze. Niedobrze. Dobra, i teraz trzeba znaleźć jakąś dźwignię. Czy coś, no w tym wypadku akurat dźwignię, która otworzy nam te wielkie wrota. Co dziwne, tutaj ciągle pali się ogień. Zawsze mnie ciekawi, jakim cudem tak długo się palą ognie wszędzie, tak długo działają pułapki i tak dalej, ale w sumie zwierzęta jak przeżyły, ale to są takie, wiadomo, to tylko gra, nie ma się co zastanawiać nad fizycznymi możliwościami działania różnych rzeczy. Dobra, wynurzamy się. I jest dźwignia. W jedynce właśnie dźwignia też była ukryta
jakoś mniej więcej pod tym grobowcem. Także tutaj jest podobnie. Koncentracja, żeby zdążyć się nie utopić. No i wychodzimy. Lara, wychodzimy. O, dlaczego mnie nie słuchasz? Tak. No dosyć fajnie to wygląda. Muszę przyznać, że mi się podoba. To jest, są jakieś rozwalone płytki, woda. O, widzicie te dwa majestatyczne, spokojne, skamieniałe centaury? Zapamiętajcie je sobie. Dobra, wchodzimy. Tutaj chyba nie było żadnych apteczek, czy coś w tym guście. Here lies the god king Tihokan, one of the triumvirate, keepers of the three pieces of the skeel. Leader of the Chosen after the great betrayal caused Atlantis to be lost beneath the waves. You see, instincts can be expensive, mademoiselle. Yours are going to cost you both pieces of the Skion. That's not a price I'm prepared to pay. Don't be absurd. No job is worth dying for. Yes, it is. I'm a quick thing even. Dosyć krótki quick time event. Pierowi nie udało się przeżyć, ale Larze musi się udać przeżyć. Tak, mamy, powiedzmy, kolejnego... O, nie uda się wam mnie zamienić w kamień? Udało wam się, trudno. Tak. Jeszcze można z tego jakoś wybrnąć. Tak, czyli to jest kolejny boss, a właściwie dwóch bossów, na których, jak to z bossami bywa, trzeba znaleźć sposób. Więc kiedy wykonują... Ła! Coś mi nie zadziałał przycisk wyciągnięcia broni. Kiedy uda nam się doprowadzić centaury do szału, one mają dwa, powiedzmy, ataki. Jeden to jest właśnie, że próbują nas zamienić w kamień i na razie on nam się nie przyda. A drugi to jest, że wykonują szarże i wtedy mamy szansę je ogłuszyć i zabrać im ich tarczę, która tutaj jest przydatna. Zamieniłam się w kamień, ale wpadłam do wody. Apteczka. Dobra, teraz musi się udać. A więc szybko bierzemy linkę i zabieramy tarczę. I dzięki temu można zamienić centaura w kamień. Gdzie jest ta tarcza? Zgubiła mi się. Wolałabym wiedzieć, gdzie jest. Dobra, tu jest. I właściwie tylko kiedy centaury zamienią się w kamień, można jakoś w sensowny sposób zranić. O. Dobra, zmienimy broń na lepszą. Z powrotem zwykła. Tak, jeszcze trzeba zabrać tarczę drugiemu. A! Nie ten przycisk. A, nie udało mi się. Fail.
Chcę shotguna. Nie lubię shotguna. Także tak mniej więcej wygląda walka z nimi. Chyba udało mi się pozbyć pierwszego. Także pierwszy z głowy. W ogóle ostatnio miałam taki problem, że jedna tarcza mi się zbugowała i latała w powietrzu. O, coś w stylu jak z tą. I w ogóle nie mogłam jej podnieść. Także nie wiem, czy tą uda mi się podnieść. Udało się podnieść. No ale wtedy nie mogłam jej podnieść, także było trochę ciężko. No, i już. Także z centaurami wcale nie jest tak trudno. Sacred triumvirate of Atlantis. You have maimed Qualopec, your own brother. I am still here, wretch. Teokan has ended your treachery. But it is my face you see in your nightmares. What have you to say for yourself? Okej, okay, także to by już było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że przyjemnie Wam się go oglądało. Zabraliśmy oczywiście wszystkie artefakty, reliktów w tym poziomie nie było. No i to jest już też koniec Grecji, także do zobaczenia w kolejnym poziomie, w zupełnie nowym miejscu. Pa, pa. Aha, no jeszcze bonusy się odblokowały, ale też ich dzisiaj nie oglądamy. Tak, chcę zapisać.